Лубинский пирог. Лубинский. Что там? Yeah.
ちゃうんですよ。あのThank you.
6 bat rzutowej. Bat rzutowej. Tak, potwierdzamy. Dalej. Zatrzymujemy sobie czas, żeby dać czas. I czas na białą. Cały. No bo w Eurolidze są krótkie na przykład. Są czasy telewizyjne. A, i tutaj właśnie na pani, oni będą sami, nie? Wejdą. No i właśnie, to masz taki, jak zmiana. No. I masz do okienko. Dobra, to zmienimy. No jak chcesz. Dziesięć. Trzy, dziesięć. Pięć, trzynaście, siedem. Tutaj też są zmiany. 5, 4, 8, 9, 14. No, jeden rzut mnie. Idziemy.
tam jest łatwe. 13 za 3 niecelne. O, patrz, niecelnie. Niecelna dobitka 7. Blok. A nie, dobra, nie. Dobra, może być, niech będzie tak. Blok 9 podaje. Blok. Dobra, to czekaj, że... Nie, nie, czekaj, że... O, 13 na 3. Tutaj był. Zablokowany, zablokowany przez dziewiątkę i zespoł, zespołowa była dobry. Zespół. Teraz V. 15, 20, 3. Przeszedła zmiana 9. 9, 6. Przycisków dobitka albo niecelna dobitka. Kontakt dodaje zawodnikowi zbitkę w ataku, niecelny rzut. I on potem czeka, co się dzieje dalej. Czy dać asystę komuś po celnej dobitce, czy ósemkę? Na przekonujący, jest najłatwiej. A przechwyt jest zawsze tego, który wejdzie po 30 posiadania. 3 za 2. 3 w ataku. Strata 3. 3 zebrało w ataku. Strata 3, złe podanie, 5 przechwyt. Sześć strata 3. Białe. 3 niecelnie, 14 ciemne. 14 ciemne strata. Ja już mówiłam. Na czym jesteś? Na 14 strata. 13 ciemny strata, 7 przechwyt. 3 za 2 białe niecelnie, 6 ciemne. Znaczy czerwone. Musimy wyjść po. 6 za 2. 10. To nie jest masakra. No ja wiem, ale czasami lecz tak. No tak. Trzeba jakby jednym okiem patrzeć tu, a drugie okrywać. 10 za 2, 15. Nic. Chodź tu sobie schodź najpierw. No właśnie, i o to mi chodzi, żeby tutaj jedna podpowiadała drugiej. Bo jak niektóre przychodzą na stolik, to są osobne ciała niebieskie, nie? Poza galaktyki. Zbiórka szóstki ciemnej. Szóstki ciemnej. Sześć niecelnie. Tak, niecelna dobitka ósemki. Tak. Zbiórka trzynastki. Dobra, teraz ja bym to. Kto trafił te punkty ostatnio? Niecelny 5 za 2, asysta 3. Tak, szybki atak. Asysta 3, białe. I V10 mówisz? V10, rzutowy. Celny. Tak? Celny. Matko. Celny. Trzy zablokowane przez 6. I szóstka, z glana. Proszę bardzo. Szóstka. Szóstka z lewa, tak. Tu ma szóstka napisane, wiesz? No i koniec partii. Żeby nie czekać dwa razy.
problemem jest podzielność uwagi. Że jednym okiem patrzysz, wiesz co robisz, wiesz co klikasz, a drugim obserwujesz dalej mecz. Jak jest rzut na trzy szczególnie, to ja sobie zaznaczam już pozycję. Bo w tym czasie jak ta piłka leci, to ja sobie zaznaczasz pozycję i czeka. Wpada, nie wpada. Rzuty pod koszem, to czekam tak długo, aż się wykrystalizuje. Znaczy jest rzut niecelny, czekam to zwierzę. Nie na rzut, klikam niecelny, popatrzę to zwierzę. Ale musisz to wszystko gdzieś tam zapamiętać. Trzeba to zapamiętywać. Widzisz? Dobra, pani Petrzyńska, nie jest tam. Trzynastka. I V4 na 13 biorę. Drugi. Trójka.
bo już pisałeś ten, ale jest tylko ten. O, jedziemy. Jeceń jeszcze za 3, tak? Niecelna dobitka 4. Niecelna dobitka 11. Celna dobitka 11. O, wstaźmy wsadną. Co? Celna dobitka? No była tutaj do góry pierwszy rząd to masz celny wsad, dobitka ze wsadem, a są lejapy, czyli takie lejapy. No. Tam to 16, 6, 7, 6, 5 biała. Tutaj nie korygujemy czasu w górę, nigdy przy tak wolnym wypala. Chyba przyjęło. Przy rzutach wolnych czas zawsze może lecieć w dół, może być zatrzymany, ale nigdy nie możemy go korygować w górę. Bo wyrzuca. Bo wyrzuca wolny. Teraz to możecie schować, korygować do góry. Sekund, 3, 5, rzut! Brawo! 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 Braw
8 niecelnie na 3. Niecelna dobitka 4. Zbiórka 10 białe. Dałaś dobitkę niecelną? Tak, no i bym przetapał. Wybierz dosza do zbiórki. Nie? To 10 i V8 na 10. V8 na 10. To 10 zabrało, białe, no to musiałoby chorować czerwone. Dobra, wyjmijmy koło. Mecz, dobra. 10. Czas. Dobra. Zmieńmy sobie koło. Mecz. To też nie widziałeś jeszcze. Edytuj drużynę. Zmień sobie tutaj na inne koło, na ciemniejsze. I zastosuj. Tak samo jak nie macie zawodników, na przykład mecz, to za chwilę ogarniemy. Możesz mecz. Edycja zawodników. Tu się cofasz do tego pola. Tego ty możesz dodać zawodników. 3 za 2. Mecz. Tak? No. Klikasz? Niecelny? Zapisujesz. Usiadło... Osiem trzydzieści trzy. Tak możesz rzutować szybko, nie? Można na przykład, to się pomyliło. Asysta. Go.
6, błąd powodowania 10 miałem. Wszyscy gramy! I nic. Do końca graj teraz! Tak potem. A jak to krypta już wchodzi? Normalnie, z automatu idzie. Aha, jak jest... Jak jest dobry wynik i robisz koniec wkład, to ci daje od automatu to krypta. Zdarzenia, bo czas skorygowałaś. Ja bym chciał, żebyś to wszystko skorygowała jeszcze ten czas.
właśnie o to chodzi. Tu masz coś kliknięte i wiesz, kto tam zabrał, ale nie masz czasu jego kliknąć, bo patrzę, co się dzieje tutaj. Zbliżymy czas.
to już w końcu mówiłem, można wszystko rzutować. Co jakby były na przykład rzuty wolne? V, 10, na skrótowej, na 8. Jesteście w tym okienku już. Jest dach teraz. Na przykład. Robicie button hold, to się chowa tutaj. I w tym momencie to jest dach. Techniczne. Cenny. I to jest cenny. Tutaj was jest dużo wolne. A teraz, żeby to usunąć, to trzeba tu. Tu jest też do usunięcia. To jest do usunięcia. I gramy. To co, żeby były zmiany? Może z ławki też klikać. Jak tylko tu nie masz, to nie jest z ławki. Asysta 4 będzie. 10 na 8. Asysta 4. Tak, asysta 4. 10 musi usiąść, białe, czy zmiana? Białe 13. Możesz z ławki klikać bez problemu wszystko. Nawet możesz niecelny. Celna robi 108. Trzy za 3, 4. Tylko, że jeżeli zawodnik, którego nie masz na boisku, ma wykonywać rzuty wolne, to już sobie się poczuć 4-4-16, to jest problem. Bo fał dla nim może być 16-30, niecelny. Niecelny. 30. I można mu dać, że dla nim był fał, ale potem jak wyskakuje okienko z rzutami wolnymi, to musisz szybko podmienić go, kogokolwiek go dać, żeby, bo inaczej nie da być. 6 za 3, 3. Białe. 3 na nic. Podanie! Podanie! Ciekawa akcja. Niecelnie 30 za 3. Co się teraz wydarzyło? No, on wystrzelił. Dokładnie. No, a ty też się zaprzeczył? Jeszcze raz? Tak, znaczy ten błąd wystrzelił na zbiórce jak gdyby, tak? Po niecelnym zawsze się wyświetla i to może dać 6, 2, 6. A żeby dać błąd 23 w akcji, to trzeba kliknąć miejsce strata zespół 24. To samo 8 i coś tam jeszcze.
A to się wiąże tym samym, jakbyś się dały, że rzut za 3 niecelny jest 2 biały zespołowa, no bo to się to samo wychodzi z tego. Tylko że przy zatrzymanym czasie wszystkie punkty będą się sugerowały. Będzie się sugerowało, że wszystkie punkty są z szybkiego ataku. W zatrzymanym czasie. Bo tam jest coś takiego, że jeżeli między zmianą 7 niecelnych i 16 niecelnych. 16 niecelnych, blok 11, 11 zbiera. Blok 11. 11 zbiera. Teraz tak, piłka przetrzymana, był rzut sędziowski. Rzut sędziowski, piłka przetrzymana. Zgadza się, bo było to samo posiadanie i to sama strzałka. Nie, gdyby było inne posiadanie, to by zmiana 7-15 białe. 7-15. Gdyby była, posiadanie było w drugą stronę, to by się wymusiło przy tym rzucie sędziowskim danie straty i przechwytu. 4 niecelnie białe.